bardzo, bardzo gorąco, moi kochani kinomaniacy. Zabalsamowana, ohydna ręka pokryta tajemniczymi graffiti. Kiedyś podobno należała do medium, które potrafiło zaklinać śmierć. Teraz może łączyć takich odważnych inaczej ze światem duchów, ale max 90 sekund. Idealna zabawa na melanż. Filmik można pyknąć, do sieci wrzucić. Co może pójść nie tak? They like you. Ale zaczęło się od YouTube'a. Australijscy bracia bliźniacy Flippos, mający lat 30, wrzucali swoje krótkie, ciut obrzydliwe horrory i komedie do sieci. A potem za niecałe 5 milionów dolców nakręcili film Talk to Me, Mów do mnie. Znaleźli dystrybutora na cały świat, o filmie zrobiło się głośno, docenili go znani reżyserzy, obejrzał go podobno Steven Spielberg, a teraz bracia wyciągają swoją dłoń. Po kasę polskich kinomaniaków. Ten film świetnie pokazuje grupowe, tak zwane grupowe myślenie, albo właściwie raczej nie myślenie nastolatków. Ich naiwność, totalną głupotę i zabawę czymś, czego tak naprawdę nie rozumieją. To już nie ten haj, który dostajesz po wodzie, alkoholu, dragach i szaleństwach. No i oczywiście jeszcze ta presja rówieśników. Ja nie dam rady? Podtrzymaj mi rękę. Cała ta krwawa, przerażająca zabawa no nie jest może nazbyt oryginalna, bo kolejne sceny i pomysły pokazują, że nasi bracia twórcy z Australii dosyć ostro i mocno, aczkolwiek kreatywnie ściągali na przykład z takiej klasyki horroru, czyli Martwego Zła, filmu, który zrobił Sam Raimi. I tak jak on, błyskawicznie potrafią przeskakiwać od ostrego czarnego humoru do przerażenia i zabijania. Talk to me. No! Hey, don't let go of me. Do not let go. I can't look at it. You don't have to look at it. You don't have to look at it. Just say it. I can't. Say it. I trzeba przyznać, że bracia naprawdę nieźle radzą sobie z utrzymaniem tego niepokojącego klimatu, z aktorami, z przerażaniem widza. Do tego świetna charakteryzacja, taka prawdziwa i dobra praca kamery. Ale narracyjnie, tak scenariuszowo, no ta opowieść, ta historia niestety cierpi. Trochę za dużo w tym filmie takich ogranych klisz i odgrzewanych schematów z cyklu horror und groza. No i to powoduje, że w pewnym momencie też napięcie już tak nie trzyma za gardło. I let you in. I let you in. No i mamy też, przynajmniej ja miałem takie wrażenie, taki trochę problem z cyklu i kto tu jest do cholery głównym bohaterem? W końcu to Mia, najbardziej niespokojna i niepokojąca bohaterka grana świetnie przez debiutantkę Sophie Wilde, zostaje liderką horror show. Can I have a go? Mia wciąż przeżywa śmierć matki, która zdarzyła się 2 lata temu. I tak trafia na imprezkę z pewną zabalsamowaną, obrzydliwą ręką. I chcę pokazać wszystkim innym, że nie jest taką tylko pokręconą, dziwną dziewczyną, której matka się zabiła. I Mia zgłasza się na ochotnika. Czy to naprawdę matka Mii?
To, co zaczęło się jako durna zabawa i robienie filmików, wrzucanie ich do sieci, tak naprawdę przeradza się w przerażający, pełny halucynacji koszmar. Ja tak bardzo pragnę kontaktu ze zmarłą matką, że doprowadza do tragedii. Krwawe i przerażające szczegóły, no i oczywiście ten jakże ironiczny, przewrotny finał z taką ogromną dawką czarnego humoru, albo i może nie, kto wie. Zobaczycie, moi drodzy, sami musicie to odkryć. Co do odkryć, moi drodzy, to nie ma tak naprawdę nic odkrywczego w tym pomyśle, że młodzi i naiwni głupio grają ze śmiercią, z lajkami w tle. Filmy? Ale to połączenie horroru, w pewnym sensie próba pokazania przerobienia traumy, utraty bliskiej osoby i ukazanie takich więzi międzyludzkich między naszymi bohaterami, w pewnym sensie, oczywiście jak na horror tylko, taka dosyć ciekawa psychologia postaci i rozwój naszych bohaterów, to wszystko... że tak powiem, daje szansę, dało szansę na dosyć zaskakujący horror i według mnie warto wyciągnąć pomocną dłoń do braci bliźniaków z Australii, braci Filippos. No i oczywiście oprócz tych w miarę takich ambitnych prób pozostaje Scary Movie, czyli coś, co macie złapać i przestraszyć i dać dobrą zabawę. Czyli taki zestaw horrorowy, który no wiem, że wielu z was uwielbia. Na pewno świetnie sobie radzi w głównej roli Sophie Wilde i to jest jej debiut i zwróćcie na nią uwagę, bo myślę, że ma przed sobą aktorską przyszłość. No i na pewno nasi bracia bliźniacy mają papiery na obiecującą ewentualną karierę filmową, może też właśnie w Hollywood, dzięki temu, że sprzedali ten film i świat zwrócił na nich uwagę. Mają, że tak powiem, ku temu wszelkie możliwości. Mam nadzieję, że tak się wydarzy. Ale z drugiej strony też pamiętam ogromną wrzawę, hype i szał wokół horroru i jego twórców, czyli Blair Witch Project. Lata minęły, były kolejne części, ale dziś o reżyserach, twórcach tego filmu tak naprawdę nikt nie wie i nie pamięta i nie słyszał. No i kurwa nic! Duchy. Moi drodzy, australijski horror Talk to Me, mów do mnie. Na 10 w skali Kinomaniaka oceniam ten film na takie obiecujące 6,5. Ale weźcie poprawkę, że nie lubię horrorów i możliwe, że będziecie mieli inną ocenę. Wy sami dajcie taką przerażającą swoją ocenę temu filmowi. A cóż, teraz zapaliliśmy świeczkę, mamy 90 sekund na spotkanie z... Tylko nie wiem, czy zdążę. A w kolejnym Kinomaniaku zejdziemy do podziemia. No, już bardziej się nie da, żeby zajrzeć na ciemną stronę internetu. Darknet, ukryta sieć i Black Beats. Straszna śmierć. Komarze gramy do jednej bramki? Jak się dowiedzą, że znowu węsze, to mnie upierdolą.
Ukryta sieć, czyli film sensacyjny na podstawie powieści Szamałka. I Black Beats, fantasy thriller i w jednej z głównych ról Sebastian Fabiański. Take a little walk to the edge of town and go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Hey man, you know you're never coming back. Past the bridge and the gully and the river and the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.